дал ему денег на метро. Американец придет с ума, у него денег. Украинский разговаривает. Да. И вот, да. Украл эти сетовые пацаны. Очень не увлекся вниманием нашего народа, что забыл за карманы. Короче, хутор, мы как-то должны хутор назвать. Хутор, вот, надо назвать все-таки этот объект. В общем, раз у нас это Бережане. О, хутор, хутор Бережан. Добре, шановні панство, зараз починаємо. Я одразу українську мову скажу. Зараз буде годинний репортаж для поляків на польській мові. Тому якщо є у вас знайомі в Польщі, то давайте знати. На польській мові, які ми суперові? Добре, już podobno 14 в Польщі, 15 на Україні. А ти польський знаєш? Погано. Погано. Dobra, to zaczynamy taki reportaż godzinowy z wami. Aleksandr, jestem wolontariuszem, który pracuje w takiej obywatelskiej telewizji internetowej, nazywa się Spilne Baczenia. Oto widzicie nasz namiot. Od miesiąca tutaj już nadajemy po kolei. Takie dyżury mamy i 24 godziny na okrągło nadajemy. I co się dzieje na Majdanie. Dobra, także zaczniemy od tego namiotu i skończymy tutaj chyba na godzinę tam, czy może trochę więcej. Otóż to jest Majdan. Największy, najgłówniejszy plac Ukrainy. Tak, między innymi na Ustream, przez który nadajemy, tam jest czat, także można czatować. Jak może macie jakieś pytania, to można pisać, zadawać pytania. Dobra, już za chwilę będzie 14. I zaczynamy. No więc parę słów o naszej telewizji. Telewizja jest całkiem na zasadach wolontariatu. Wszystko co mamy, to dostaliśmy od dobrych ludzi. Właśnie to jest pierwsza kamera, tutaj pracujemy i ciągle nadajemy scenę. Tam jest scena, obok której może kilka tysięcy ludzi, flagi Ukrainy i partii opozycyjnych. To jest ta słynna choinka, na której ludzie zawieszają plakaty, flagi Unii i różnych krajów Unii, w tym i Polski. Akurat na naszej stronie, na stronie, która patrzy na nas, jest polska flaga. Nie wiem, czy widzicie. 26 widzów z nami. Jestem pewien, że wszyscy rozumieją po polsku. Dobra, jeszcze pokażę, jak pracujemy i pójdziemy dalej. Palatkę też dostaliśmy gratis. To jest nasz taki centrum tutaj. Przywitaj się.
z Ukraińcami ten Majdan. No to ludzie tak przyjeżdżają na jedną może dobę, może mniej. A wy zwitki? Z Zaporizhia, czyli ze wschodniego regionu. No i tak z różnych miejsc na jeden, na dwa dni przyjeżdżają i uczestniczą w Majdanie. Zdrowie. Aby sobie płoną chodzili, ci wiesz, że z Samsungą pojedzie. No da. A co u was flag tatarski? To są Tatary. A, wy Tatary? Panie. A z Krymu? Tak, są Łuszty. A, są Łuszty. Samoje Łuszty. Czyli z południa, z Krymu Tatarzy tutaj razem z nami. A z kiki wy tutaj? Z pierwszego dnia. Z pierwszego dnia? A kilka było ze stołem Majdanu. To się na Tatara nie pochodzi. Nie, tam nie pobok się stokowy Tatar. A, jasne, czyli jest małojce Tatar. Dobra, czyli od pierwszego dnia tutaj. No i takich ludzi tutaj dużo, którzy już miesiąc tutaj na Majdanie. Dobra. Co, pojechał się dziechać, 200 człowiek pojechało. Jeszcze 200, to 200 z Krymu, tak? Da. Z Krymu przyjechało. Czyli taka ciągła taka, dobra, co, taka. Czyli taka ciągła przemiana ludzi, nowi przyjeżdżają, ci odjeżdżają na takie dyżury niby. No dobra, idziemy. Pokażę wam, jak został rozmalowany namiot. Tutaj kijowscy malarze zrobili takie ulepszenia i rozmalowali. Słonina to jest potęga napisana tutaj. Właśnie słonina to jest taki narodowa żywność, narodowa potrawa Ukraińców. Najpierwsza. Słonina, barszcz, wiadomo. Tu jest taki kozak. Kozacki kozak. Ukraina ponad wszystko napisane na raporze. Bo taki, tutaj jest hasło chwała Ukrainie. Herojom chwała. Stare banderowskie hasło, które już stało takim ogólnoobywatelskim teraz. No, przyjeżdżali z Polski posłowie, no i tak też skandowali razem ze wszystkimi. Ja wiem, że to w Polsce było tak odbierane troszkę niesmacznie, ale no, tutaj nikt nie wkłada w to hasło jakieś nacjonalistyczne rzeczy. Czyli ono już takie bardzo ogólnokrajowe stało. Czyli Kijowianie też. Cały Majdan to krzyczy. No i co godzinę śpiewany jest hymn narodowy. Wszyscy śpiewają, bardzo to tak dobrze wygląda. Dobra, no i takie miłe obrazki. Kocham Ciebie Ukraino napisano. Anioł. No jak widać, to pogoda nie całkiem zimowa, czyli niebiosa sprzyjają Majdanu. Majdanowcom. Plus 3 teraz. O, znowu taki anioł ciekawy. A to jest pałatka. Afganistan, czyli kombatanci, którzy służyli w Afganistanie, jeszcze w Związku Radzieckim. Tutaj nie puszczają ludzi, bo ci ludzie służą w ochronie. I tak chcą, nie chcą, żeby tam zbyt ich było widać. A tutaj jest taki IT namiot, czyli namiot związany z internetem. I teraz zgadnijcie, co tutaj się odbywa. Tutaj odbywa się taki hackathon. Hackathon, czyli maraton programistów, którzy piszą takie oprogramowanie, aplikacje do wspólnych działań jakichś. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj w ogóle w tych namiotach pomiędzy ludźmi dzieją się. Wzrosła liczba kontaktów. No nas tutaj poznają, już pracujemy długo. Wzrosła liczba kontaktów między ludźmi i kontakty bardzo intensywne i takie rzeczy zdarzają się rzadko, żeby cały kraj tutaj się wymieszał i wymieniał się opiniami. No i właśnie na przykład, jak opowiadali w tej pałacy IT, to tam wczoraj była dyskusja, o 4 rano była dyskusja o sieciach neuronnych, czyli żebyście zrozumieli, jaki poziom dyskusji w tych zadymiałych namiotach odbywa się tutaj u nas. Także nie wszystko takie jest proste i z pozoru proste.
No właśnie, tutaj ktoś próbuje zarabiać. Nowy rok. Dobra. A my z Batką otóż były wypędzeni tamci studenci i na drugi dzień przyszło o wiele więcej ludzi. I oni stali tutaj cały tydzień i potem byli też tak, była taka próba wypędzenia ich przez Berkut, na pewno widzieliście wszyscy te nagrania, czy te wideo, te relacje, bo tutaj dość mocna grupa polskich dziennikarzy pracowała. No i teraz idziemy do tej barykady, która była jakby taka najgłówniejsza barykada, na której było największe starcie takie, największa walka. Czyli oczywiście ta barykada była zniesiona, jak to powiedzieć, zrujnowana, dobra. Przez Berkut, bo taka była mała. No i na drugi dzień cały Kijów przeszedł. Zaczęli jeszcze bić dzwony klasztoru tutaj pobliskiego. Czyli jak ostatni raz to było, takie dzwony bili w takiej sytuacji w 1240 roku, czyli kiedy Mongolowie tutaj szli na Kijów. Wyobraźcie sobie, jak historia powtarza się, ciekawie. W tym klasztorze też ukrywali się z Majdanu ludzie, za których goni w Berkut. Także też tak symbolicznie. No i na drugi dzień przyszli Kijowianie i po 5 czy 6 godzinach takiego stania Berkut i siły specjalne cofnęły się. No i za jeden dzień, wypełniając worki śniegiem, była zbudowana tutaj też jeszcze ciekawa atmosfera taka, żebyście zrozumieli, taka wesoła. Dobra, jeszcze jedna choinka z dolarami. Привет, передайте. 50? Чого 50? Ні, ну тут же сухий закон, ви що? Ну, а? Ну всі? Ну я бачу, так. Добре. Więc була зроблена нова барикада. Była zrobiona nowa barykada. Worki ze śniegiem, śnieg, armatura, drewno, drut kulczasty i wszystko zostało tak, tu jest tarcze takie, wiecie, czekają na nowy atak. Tam nas nie puszczą, bo tutaj tylko mogą ochroniarze wyjść. Dobra. No i to wszystko tak się scementowało, że wątpię, że to można będzie tak szybko posunąć jak podczas pierwszego tego szturmu. Tutaj to w ogóle możecie zobaczyć. Czyli takie gałęzie, beczki, które podobno można zapalić, tak między innymi, jakby co. I dalej się jakieś rury pospawane. To jest taki pomarańczowy kask, to główna taka ochrona, czyli taka... Główny sposób na ocalenie od kijków. Jeszcze raz kolejna choinka. No to jest taki atrakcyjny obiekt dla turystów. Wszyscy przychodzą, bo takie rzeczy, powtarzam, zdarzają się raz na kilkadziesięcioleci. No w Kijowie, na Ukrainie częściej. Już mamy tradycję, co 9 lat zbiera się i wytłumaczać władzom, co my myślimy o nich i gdzie ich mamy w ogóle. Cały taki ciekawy fenomen to jest
takie zjawisko plakatów, czyli taka twórczość ludowa z plakatami. No tak, może pokażę jako przykład, potem jeszcze pokażę więcej. To jakby, jak zrozumieliście, symbol władz ukraińskich, a to właśnie święto coraz bliżej napisane tutaj. Może poznaliście tego faceta od lewej, jest trochę podobny do naszego prezydenta, a od prawej to jest człowiek podobny do premierministra, pana Azarowa. A tutaj napisane zapraszamy, ale na trzeźwo. A to jest Tetiana Czernowoła, jaka była pobita dwa dni temu, tak mocno pobita. Może pokażę jej zdjęcie, jaka jest teraz. Dzisiaj robili jej operację na twarzy, bo tam ma jakieś pęknięcie kości czy czegoś takiego, czy czaszki. No i trwa śledztwo, ale milicja coś tak zaciąga trochę z tym śledztwem. Szuka jakieś tam połączenie z opozycją, że niby to była wygoda, że opozycja tego chciała, żeby znowu napędzić Majdan. No tutaj dziewczyny kupują takie ukraińskie. No i pasuje, zobaczymy jak. Zobaczymy, nie? A no, podejdźcie sięty. Конечно. Отлетайте. Так, давай, давай. Ну, дівчинам пасує, це? Добре. Ну, чолі та барикада є найбільша. To jest ulica Instytucka, tam dalej jest rządowe instytucje, administracja prezydenta i to pijany, którego nie puszczą tutaj. Taki face control, pijani, tituszki to tacy prorządowi dresiarze wynajmowani dla bujek. No też ludzie mają trenowane oko i jakby filtr taki stoi tutaj, nie puszczają, wylapują. Również tutaj są dwa gatunki ochrony, wewnętrzna i zewnętrzna. Wewnętrzna właśnie chodzi tam wewnątrz, na Majdanie i tak wylapuje takie podejrzałe elementy. Czyli tituszek, pijanych, bezdomnych. Bo wada już taki chwyt zrobiła, że zbiera bezdomnych i zwozi tutaj i mówi, że tutaj was nakarmią i idźcie tutaj. No i właśnie zadanie takie nowe, żeby ich wyprowadzać stąd do domów noclegowych i tak dalej, żeby nie było nikogo. Rodom z Saratowskiej Oblasti, etnicznie rozwijane. На вікенд кияв'яні головне за спираю Майдан, спираю мішканнями, чили даю ноцелек дармовий для учасників, спираю пенензмі, даю дуже живності, очевидно, без кияв'ян, то тен би Майдан не претервав. Виході о таке заплеття матеріальне. A taką siłą napędową Majdana, jeżeli chodzi o ludzi, to oczywiście z zachodnich regionów Ukrainy, z Galicji, z Tarnopola, z Lwowa, z Iwano-Frankiwska, czy z Stanisławowa. No i tak razem to wszystko działa, tak kraj się wzmacnia, różne regiony, troszkę jest ludzi z tego, ze wschodu. I niedużo ich jest, ale tacy naprawdę fajni ludzie, bo tak spotkałem na przykład swojego kolegę, byłego kolegę, kiedyś pracowaliśmy razem. To jest on z zawodu donieckiego i taki bardzo kumaty chłopak, tutaj pracuje w ochronie wewnętrznej. A to jest nowa sztuka rewolucyjna. To pokażę może jedną. Ops. Tak to wygląda, tutaj już tacy mistrzowie, które z takim stickerem rozmalują
Właśnie w tych beczkach bardzo dobrze ogrzewać się. Tak, rozmawiam to dlatego, że robię dla Polaków taki godzinowy reportaż. Także bardzo się cieszę, że spotkałem kogoś, kto jeszcze może parę słów powiedzieć, a nie tylko ja. Tak, Ukrainiec jestem. Normalny taki, zwyczajny. Kacia. A wy kto, jak, co, kto wy, co wy? Jestem studentką ze Wrocławia. Ze Wrocławia, a z tego, co jesteś z Ukrainy, ale tam właśnie przyjechałaś wesprzeć Majdan. Ile czasu już tutaj jesteś? Czyli byłam przez 2 dni w Tarnopolu i na początku, akurat wtedy jak pobili studentów ukraińskich, to byliśmy z chłopakiem tu przez 2 dni. No i niestety musieliśmy pojechać do Wrocławia i do Krakowa, żeby studiować, no bo egzaminy no, tak. A teraz przyjechaliśmy ponownie na parę dni. O, dobra. Mamy takie widwa. A tutaj mieszkacie czy co? Nie, widwa, żyle. Gdzie? Co tutaj? Tu, proszę. Widła nasze. Wyły. No i portreta Zaruga. No tam, tak, na widłach portret naszych kierowników. Oraz premiera. Dobra. Także cieszę się, że spotkałem was. Dobra. Dziękuję za miłą rozmowę po polskim. Idę dalej. Powodzenia. No, widzicie? Tu kogoś znalazłem. Kto jeszcze rozmawia po polsku? Dużo studentów teraz zrobiło się z Ukrainy, którzy studiują gdzieś tam we Wrocławiu, w Krakowie na przykład. Właśnie też pracuję w Polsce i za 2 tygodnie będę wracał. A to jest taka ściana chwały czy sławy, każdy pisze swoje miasto, generalnie tutaj takie miasteczka, małe miasteczka, z których składa się zresztą cała Ukraina, jakimś cudem to stoi, rzadko kiedy pada. No i różne małe miasteczka, Kijów też jest. Dobra, tak przejdę. No i kontynuując rozmowę o tej ochronie wewnętrznej, to powiedziałem, a zewnętrzna to stoi nie na Majdanie, tylko na odległości od 2 do 4 kilometrów. Oczywiście jej tak nie poznasz, jej nie widać, ale ona po prostu czuwa, pilnuje i każde przemieszczenie sił specjalnych natychmiast staje wiadomo tutaj organizatorom Majdanu. Zresztą takie wycieki o planach władz od razu, natychmiast, bo jest zwolennicy w szeregach władz, w szeregach sił specjalnych i od razu zawiadamiają organizatorów przez posłów, czy jakoś w inny sposób zawiadamiają. No i tutaj też podejrzewam, że do cholery przybranych przedstawicieli władz i milicji i tak dalej, to Wszyscy o wszystkich wiedzą natychmiast. Także nagłego szturmu tutaj być nie może. Jesteśmy we współczesnym świecie i wszystko, nie da się ukryć niczego przez dłuższy czas. No właśnie postanowiły uczestniki Majdanu dzisiaj pojechać takim autoprotestem, urządzić taki autoprotest do prokuratora generalnego, ale tam już tiry były wystawione na drodze, żeby nie przejechali. A to właśnie nasze nowości tak, takie krótkie. Jedna z naszych wolontariuszek będzie to robiła. Tutaj takie piękne dziewczyny przyszli też wesprzeć Majdan. Підтримати Майдан прийшли, так? Так, oni są z Odessy, to takie na południu, podejrzewam, że wiecie, takie duże miasto na południu. Polskim? Tak. Wykryli mnie, że mówię po polsku. Wy podtrzymujcie Majdan.
А дуже много в Одесі людей поддерживают мене. Да, многие за свой счет едут в Киев и поддерживают. Целый мувьям же дуже люди в Одесі вспера Майдан, и за власний кошт яду он до Киева, чтобы тут участничать на тим дужим, на главном Майдане. Так, да, так. Да. Добре, ну... Дуже смішна кава. І хваля в місцеву каву. Добре, ти йде далі. І вам всього найкращого бажаю. І вам також. До побачення. А ви що, ночувати будете чи на поїзд? А, будете ночувати, так? Да? Добре. Ну, на Майдані, в палатках, не знаю. Ми в МВЦ, Армін Ван Бюрен. А, знайшли квартиру, що ли? Так, ні, Армін Ван Бюрен, діджей. Я не знаю, що це космос якийсь. Космос. Я ось всі тут працюю. Добре, ідемо далі. Ідемо далі, ще підемо до єдної барикади, там можна видрати ще, влізти на ній. Ну і, власне, так то працює тут з охороною. Два тижні тому було. Два тижні тому влади зібрали свій мітинг. Такий примусовий. Nauczycieli ze wschodu, górniki, kto tam jeszcze może być, tacy, nie wiem, bezdomni może trochę też, bo tacy były no trochę szrekowate, powiedziałbym, tacy tłumy. No i były zbierane za 200 metrów od tego Majdanu, była taka niby lekka prowokacja, ale zapraszaliśmy ich tutaj. Kolejki wydłużyły się do herbaty i do tego, do zup wydłużyły się o dwa razy wtedy. No troszkę pokarmiliśmy ich, bo szkoda chłopaków. No właśnie tutaj taki kiosk z lodami jakoś tak pięknie tutaj inkorporowany. Так, і власне там то було, той мітинг був. Я ще так спробую. Там теж друт кульчастий, там вийде, побачимо. Трошки мені то припоміна обоз концентраційний. Ну, але то наш такий обоз, то самі зробили ми. Ну, не ми, а учасниці. Може, ма 4 метри високості. Така є. О, 90 вже огляда зі мною. Дуже się cieszę. А то є такий фест контрол. Ідеш і тебе так patrzą, co masz в rękach. Tutaj polityków треба, бо tutaj wszystkim patrzą на ręce. Dobra. Takie uśmiechnięte twarze. No tutaj przyszła taka nowy dyżur, a ten idzie gdzieś tam odpoczywać. No to kierownik. Czyli wymiana taka. Wszystko tu jest bardzo dobrze zorganizowane. W ogóle mówi się, że o tym, że sama organizacja Ukraińców tutaj pokazała, że no nie potrzebujemy polityków w ogóle. Jeżeli skoro umiemy tak dobrze zorganizować się, to po cholera nam polityki. No i specjalnie dla tych uczestników tego prorządowego mitingu. Napisali tutaj taki duży poster tam dalej. Na nim napisane, zrozumcie nas, już mamy dość. Podejrzewam, że to jakiś wpływ mało, bo tutaj jest informacja o tym, że ludzie wracają do domu z tego mityngu, wrócili, a teraz jadą ponownie tylko już tutaj na ten Majdan, na prawdziwy. Podoba mi się takie stroje,
dużo takich strojów strojów historycznych, na przykład z czasów wojny domowej 1920 roku, ukraiński strój taki. Tam jeszcze zobaczymy dalej więcej takiego. No nie jestem pewien, że trafimy dzisiaj do tych, do żołnierzy, bo można, ale tam troszkę czasu to zajmie, może ktoś... Jak zobaczymy, jak będzie z czasem, może tam pójdziemy, to pogadamy. Chociaż tam niedużo z nimi pogadasz, oni nie mają prawa odpowiadać, tylko milczą. Ich tam wspierali herbatą, ludzie z Majdanu. Coś przynosili, jakieś tam ciastka, ale nie wolno im brać tego. No i przynajmniej kiedy patrzy przełożony, ale no biorą, brali. Opowiadali nawet chłopaki tutaj z Majdanu, że... Zimno wtedy było, kiedy był szturm i stali ci żołnierze przez 5-6 godzin, czyli tracili świadomość często. Dajesz im potem herbatę, jeden łyk herbaty gorącej i traci po prostu pada, traci świadomość. Takie rzeczy były. Bo małe takie stroje, nie zimne, nie zimowe, a jakieś jesienne, takie cienkie. No i nieprzygotowani byli w ogóle. Ja dużo dziękuję, bo odczuwaję plecie po bratyniu. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wszędzie są kuchnie polowe. Коли йдемо разом пікетувати Генеральну прокуратуру, коли ми йдемо разом пікетувати цю банду, бо віримо, як мовілем, як мовілем, що ми обов'язково переможемо. Добре, трошки прийде до тей до сцени на якусь хвіле. Банду! Товариство, я дуже тішуся тим, що сьогодні з кожним днем нас все більше і більше прибуває на Майдан. Я тішуся тим, що в моєму рідному місті Івано-Франківську, кожного дня сходиться велелюдний Майдан, і все більше і більше людей готові сьогодні їхати і підтримувати нашу боротьбу за наповнення України українським містом. Добре, йдемо далі. Сьогодні дуже важливо, щоб ті невігласи і ті слабкі духом сьогодні не розчарували нас тими розмовами, що Майдан розійдеться, що нам немає за що боротися. Але хочу вам сказати, що позавчора, коли ми йшли до Міністерства внутрішніх справ, і коли одна жінка підійшла така російськомовна і сказала: «Ах, ви бандєровці!» Я їй відповів: «Я хотів показати, знімаю, передачу роблю, хотів показати, що в палаці знаходиться». «Ми горді, що ми сьогодні!» «Ну, просто показати, не важно, просто показати. Не бачу, що в цьому такого. Добре, йдемо, замочимо. Тут такий пункт до огрівання. Опа. Здрасте. Знімаємо просто. Добре, без вас. Сало? Пропонуємо слоніни, але я вже нагодований отак. Дякую. Так що... Дякую. Та, спасіба. Dobra, tutaj jest taki punkt do ogrzewania, można zjeść coś trochę, dostać herbatki, dostać jakieś lekarstwa. Ktoś tam śpi. Tutaj taka burżujka. Я вже стою. Сюди. Йдіть сюди. Сюди сядеш на моє місце, тут тепліше. Гарячий чай. Ой, я вибачаюсь. Та я з буржуйку знімаю. Ага, буржуйку. Дуже добра жеч тут. А мислили все подобно, що їж того ніхто не продукує. Ха-ха. На Україні все є. Добре, йдемо на наземну, нехай люди відпочивають. Такі от тут дівчини теж. Все згодно з приписами гігієнічних. Дякую. І то ще побачите. І ми з кожного куточку нашої країни виходимо під суди, під прокуратуру, під міліцію. No i właśnie w takich namiotach można dostać ciepłą herbatę, dobre słowo, trochę odpocząć.
Oczywiście dużo rzeczy nie wystarcza, ale rzuca się jakieś hasło, czego potrzebują. No i za jakiś czas to się pojawia. Także. O, jeszcze kolejna. Lunia, привет. To jest mój znajomy. No, po polsku. Tak. Та ну их в баню. Симсу? Ні. Я на роботі. А, гречани. Гречани дуже. Гречана зупа. Мовлять, що дуже смачна. Ну, дуже добре, але ну, зауфами, але не будемо зараз їсти. Добре. Гарячий, гречани, смачний. Цілі наволую. Там далі пішніше писалося, що ти не знаєш. А тут сваришся, правильно? Да. Так. А що це вам дозвіл? Який канал? Це в Польщу пішло. Польщу? Поляки можете привітати. О, полякам привіт. Вітаю поляку. Ми з вами, поляки, ми теж з вами. Цілі Польська тут є популярна. Це ж дівчинка, яка вчиться в Польщі. А, ну. О, кстати, йди сюди. Алиса, иди сюда. Можешь Польшу привет передать? Это Польша. По-польску что-то повез. О, нет. Чего? Передай привет. Я боюсь. Она еще боит. Ну что ты, девчина? Если на революции еще боишь, не вежа. Передавай привет. Скажи, о. Еще бы что-то помыслить. Ну, добра. Разумеем же, так сказать, привет передаешь и все, да? Вот это страшно матка. Да, да ладно, не парься, расслабься. Мы вас еще найдем. Добре. Тебе трошки еще завстыдало, ну добре, было. Даже все учат в Польше. О, колейна хоинка. Такие урządzenie до ogrzewania. Не знаю даже, как ма назве. Какие все люди życzliwi. И тутай такая przyjazna атмосфера. Ну і більше, ніж приязно. Тут дуже цікаві процеси ще відбуваються. Так, направді, то... Може так мовлю голосно, але тут твориться нова нація. Так бим повідав. Щось читав таке сцептичне коментарі в польських опініотворчих порталах, що ну, люди тут не знають, що далі робити, що немає такого плану. Рація, тільки що... Idzie taka wielka dyskusja na różnych poziomach, w różnych kierunkach i coś z tego będzie. Tutaj kolejny punkt do tego, do. Ogłaszajcie, zapchodzicie, nie zadzierzmy się. Nie? Dobra. Я сильно бачу. Это вы иногда рассказываете неправильные вещи. Какие неправильные вещи? Нам по барабану, мы рассказываем, что думаем. Мы деньги получаем, мы волонтеры. Можете вы прийти рассказать? Ктоś powiedział, że zrobię zarzut, że niepoprawne rzeczy opowiadamy, czyli no tak wyszło, że na naszej telewizji krytykujemy wszystkich i jakoś tak dużo krytykujemy opozycję, a im się nie podoba to. Jakoś tak wyszło, nie wiem, bo tutaj w ogóle dużo krytyki, dużo niezadowolonych ludzi z opozycji, że nie jest aktywna, że jest niezdecydowana, że ciągnie koca na siebie. No i trzeba to tym powiedzieć, więc mówimy. Także nikt nas nie lubi. O, tutaj kozacy pracują, gotują barsz kozacki. Що, це так революцію підтримуєте? Так, так, так. Понятно. Марта така, я сигнала.
Dobra, ludzie wspierają rewolucję na różne sposoby. Ktoś w stroju jednorożca. No i jak mówię, tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Znowu kolejna barykada taka, bo wszystkie wyjścia z Majdanu otoczone barykadami. Większymi lub mniejszymi. I drut kolczasty, dużo jego jest. No, potem spróbuję jednak pójść do administracji prezydenta i pogadać z milicjantami. Zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczycie ich przyjaźne twarze, uśmiechnięte też. A to jest Lacka Brama, na której czuła Herb Kijowa, Michał Anioł. Lacka, czyli Laszka, czyli Polska. Jeszcze z czasów Rusi Kijowskiej ta brama ma nazwę Polskiej Bramy, bo tutaj podobno była kolonia Polaków w tych czasach. No i taki anioł z Laskiej Bramy czuwa nad Kijowem, nad Majdanem. To jest oczywiście rekonstrukcja, ale fundamenty tutaj podobno były prawdziwe. Spróbuję trafić do tego, do partyjnej strefy, może mnie przepuszczą tutaj. O, puszczają, to właśnie to zrobili, to taka była Tatiana Czernową, a to co z niej zrobili. To jest Ukraina właśnie, na razie, niestety. Tak, ktoś gotuje się do śpiewu. Kogo tu tutaj tylko nie ma? Wszyscy. Co wy, grupa śpiewajcie, tak? Kto to nie zapytał? A zwiedzki wy? Skałosze, dobra. Po prostu do domu nie puszczają. Nie puszczają do domu, żeby chcą, żeby śpiewali cały czas. Kameron już śpiewał. A, Skałosze. Це Skałosze, вибачайте, Іван Франківська. І робот Івана Франковського. Співали рано в 7 годині, як тільки приїхав. Ага. Приїхали о 7 рано співали. Просто з пошонгу і тут співали одразу, а зараз є ще раз, бо не пущаємо просто, хтом же би співали. Я ні, я українець, але знаю польську мову. А покончити. Веду програму просто для поляків. Я такий же, як і ви. Я нічого не маю проти. Знаємо, як там поляків люблять. З Києва, киян. Бо моє мами рідний брат у Польщі. Жив. Жив. Але Артур дивився, що часто і хлати дуже чину Україну, але діти не пускали, і він так тому мер у Польщі. А, добре. Просто він доробився, він там пожив, все віддав у хазяйство, дітям. Цілі. А де? А де? Ну да, ось мені тут трапити до сцени, бо сцена є окупована одним з партій політичних, і тут дуже так... Znajdę może jakiegoś znajomego. Nikogo nie ma, tutaj był. Dobra, no ja tam nie pójdę dalej, tak tylko postoję, bo tam dalej nie puszczą mnie. Oczywiście mogę z zespołem wyjść na scenę, ale co z tego będzie? Tak, może zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, wracamy. No i już były krytykowane za to, że filtrują, nie puszczają wszystkich na scenę i nie dają możliwości wypowiedzieć się. Ja każdy dzień chodzę na łuku. To jest Gruzin jakiś. Nie dają wypowiedzieć się wszystkim. Czyli jest takich trochę linii napięcia. O właśnie, przypomniało się mi.
na jednym z portali Piotr Zaremba, taki wiadomy polski dziennikarz, napisał, że to, że Ukraińcy stoją miesiąc, to jest godne podziwu, że niby, no tak napisał, że Polacy z żadnego powodu nie będą stali miesiąc. To jest temat do przegadania, jakby co to napiszcie tam mi w czacie. Albo pod artykułem, na którym oglądacie to, w komentarzach. Ktoś mi dzwoni. Ale ładne tutaj dziewczyny jest czasem. No i że Polacy nie będą stali z żadnego powodu tutaj. Nie tutaj, a przez miesiąc. Ale Ukraińcom się chce. Tak nam się chce. Jest taki duch Majdanu. Uparty. I jeszcze niezadowolony, bo no, nie wykonano żadnych wymagań. Faktycznie. A najlepiej wiem, tutaj była grupa, dużo studentów tydzień temu z Ośrodku Studiów Wschodnich. I badali i co ciekawie, że 9 lat temu była ta sama, z tego samego ośrodku inna grupa studentów. I też ich tam męczyli tymi długimi badaniami, bo przez pół godziny trzeba wypełniać. No ale to no, też dobre doświadczenie dla nich i dla zjawiska, zbadać zjawisko i dać studentom możliwość zobaczyć, jak tworzy się historia. Tam taki ochroniarz. Namierza kogoś. Co ty tam dywisz? Patrzy, pilnuje Berkut. Dobra, jeszcze pokażę wam taki otwarty uniwersytet, czyli taka mała scenka, na której robią wykłady, takie użyteczne wykłady. A wy zwitki? Z Ukrainy. No чого ви бить? Кияни. У нас є хлопка, у нас тут таїна. Сахалінами. Ви з Сахаліна? Я з Донецька. Сахалін за вільну Україну. Ну, власне, дуже люди... Сахалін та Україна. А що, насправді Сахалін? Та я жартую. Дуже люди з різних регіонів, з Донецьку, з Києва і... А пан Скольський? Я українець. Короче, всі друг друга надурили, так, да, я поняв. Але що, по-польську задачі? Ти провокатор. Так. Чисто тут ми є провокаторами, але я маю алергію на слово провокатор. Так. Бо ж збит дуже... Так само є там провокатором. Збит дуже того зажуту, що тут... Направда? Полова провокаторів. Як хтось противко опозиції повіш, то є провокатором, курна. Власне. Так само мислили. Але ми тут за Україну, вєш, це п'ятний край, ми хотіли б, щоб все було в пожонку, все було заєбіще. Так, добре. Ну, йдемо далі. І ми поетами, вєш, і тут читаємо за пів години вєші. І зараз у нас тут якась... Джолі, як бачите, цей Майдан, тут така експлозія різних артистичних нуртів, поеті читають свої вірші, малярі там щось виставляють, теж далі, може, покажу вам. Ну і діємося такі речі, які в інший час, то, може би, і не відбилися. Так що зараз по просто нація трансформується в різних керунках, в тим і в артистичному керунку. Ну, можливо, що то, що є вбагалі п'якне, або в інших умовах, може би, що і ніць не було б такого. А тут є і фестиваль, і не знаю, що, і якесь таке... Дуже добре товариство і люди. Добре люди, добре товариство. Тут і люди, вєш, яких хотіли би читати, яких хотіли би слухати, і з якими... А я не
п'янкно проводить час, правда? Okay. Бо розумієш, тих, кого ми не любимо, тут не виступають. Так якось сталося. І це феноменальне в оголі. Ти розумієш, як. Якщо там на там якийсь там польський там хлопак там читає там або слухає там Шведліцького і Культ там, але не любить якусь там поп-музику, то він приходить і тут отримує те, що він любить. Тут збираються всі, кого ми поважаємо, хто є там не те, що моральними авторитетами, а просто людьми, які живуть з нами на одній ноті. І це дуже класно. Окей, добре. Дякую. Дякую. Цілі мові ходило мова то, що тут збираються люди, які якби сов на єдній фалі. Якось так Майдан збира таких людей, зтягає разом. Ну не знаю, може відчулися вже цей клімат. Tutaj w tym otwartym uniwersytecie robią takie dobre, użyteczne wykłady. I to też cały dzień, przez cały tydzień to się robi. O, to jest ta tam dziewczyny, z której chodziłem do szkoły. No, Kijów, duża wioska. Tylko 4 miliony ludzi. A z Lwowu, Lwowiacy, z którymi tutaj gadałem, to robią taki zarzut kijowianom, że są leniwi. Że gdyby chociażby milion tutaj przyszedł, to już dokonalibyśmy wszystkie swoje, czego chcemy, czy czego chce Majdan. Ale wy musicie... No jest troszkę. Kijowianie przychodzą tylko po pracy i na weekendy. Jutro będzie wiec duży. Cały ten plac będzie wypełniony ludzi tam na pagórkach też. A to jest jakiś maltański zakon młodzieżowy. Najlepsza tutaj herbata. Idziemy dalej. A właśnie na tej choince widzicie może Jula. Czyli duży taki duży obrazek Julii. Ja tutaj przyjdę bliżej. I było tam dwa tych obrazki, takie duże. To była cała awantura. Tutaj już między uczestnikami Majdanu był taki konflikt, żeby nie robić PR-u zajwego, bo oprócz Julii są dużo innych, którzy są w więzieniach i ostatnio, którzy są ścigani tam albo prześladowani mniej lub więcej. Dlaczego by ich tam nie powiesić? No i próbowali to zdjąć i no była taka troszkę skandal taki. No ale na razie to jeden portret został, tak czy siak.
І зараз там такі зажути, що за дуже співання, танців, а таких же серйозних справ то нема. Але я вважаю, що кожен день тут стояння робить свою справу. А ще є таке порівняння Майдану з Січом Запорозькою. Чили то є така Київська Січ подобна. Чили українців в генах є таке, щоб відтворювати якийсь роздай Січі. І то було тут зроблене. Чили щось такого піввойськового, півцивільного, оточеного мурем, плотом. Dobra, to teraz zobaczymy tą trzecią barykadę i idziemy do miłych żołnierzy, do milicji. Na jakąś chwilę. Tutaj blisko wszystko. Rzut beretem. Ja chcę pokazać jeszcze w takich strojach. Tutaj jest taki kulisz kozacki, czyli nie kulisz, kuri. A właśnie, tacy ciekawi. O, nareszcie ktoś mi coś napisał. Po rusku. A gdzie Polacy? No i się tutaj jest. Taki tulumbas, którym zbierano nasiczy kozaków na jakieś tam rady, na wiece. No tacy kozacy. Z fajkami. Kozacka załoga napisane. Dobra, tutaj proste kijawianie. Bo jak mówiłem, Majdan to już taka atrakcja. Właśnie tutaj sprzedają różne pamiątki, takie euro pamiątki. Czas od czasu przychodzi ochrona i zabiera te wstążki, które niby rozdawano na darmo, ale ich tutaj sprzedają. I... Czyli życie. A to jest... To jest Mikoła Błatecki. Przegrał wybory właśnie. Przegrał wybory. To jest ojciec mojego kolegę ze studiów. Opisuje chłodny jar. Idziemy dalej. Tak, przejdę mimo barykady i pójdziemy na górę do administracji prezydenta. Zobaczycie, gdzie jest Mordor w tym mieście. Tak. No, już półtorej godziny robimy tą translację. Komu się nie znudziło, ten ogląda. Kijewianie to wszystko cierpią, nie narzekają. Bo jak mówiłem, tradycyjnie Kijów jest prozachodni. Mimo, że tutaj większość ludzi mówi po rosyjsku. Ja też zresztą. Chociaż mam język ukraiński, to jest mój ojczysty język. A tam choinki jest. I też był taki rzucone hasło, że ludzie zbierajmy te bombki choinkowe, różne tam jakieś wstążki. No i za kilka dni na 4 choinki nazbierano taki bombek. Żeby dzieciaki miały jakieś tutaj w centrum. Zabawy.
Jak mówiłem, było tutaj Polacy, kilka posłów, już nie będę tam nazwiska tutaj mówił. Była jakaś poślanka z PiS-u chyba, nawet parę nocy. Mieszkała w polskim namiocie. Jest ochrona. Dobry wieczór. Barykada z tej strony. По польски только сегодня 2 часа, так что не беспокойтесь, потом будет по-русски все и по-украински. А, пошли. Добра, также было несколько поляков и такая пошлянка тут мешкала в польском намете, даже там какой-то бигос, часто мало людей. Ну а потом где-то зникнула, бо szansa dostać w łeb kijem była dość duża i tutaj każda noc to oczekiwanie, nawet teraz. I to jest dość stresująco, powiem wam, miałem doświadczenie. Kiedy się mówi, kiedy pogłoska jest taka i podejrzewam, że ta pogłoska nie taka pusta, że idą do Majdanu kryminaliści z nożami, biją gabloty, witryny. I coś trzeba, no trzeba czuwać. I opowiadaliśmy o tym ochronie ze Lwowa, chłopaki. I mówimy, że może być tak kryminaliści jeszcze wzięci po prostu z więzienia. Nie wyszli z więzienia. A on mówi, no w takim razie tutaj na ich czekają banderowcy, którzy jeszcze z lasu nie wszyscy wyszli. Jest element taki nacjonalistyczny, ale on jest no, nieduży, nie krzyczy. Ma swoje miejsce oczywiście, ale tutaj to już wszystko przerasta w coś więcej. Jak mówią dużo ludzi ze wschodu, oni tego nie tak zbytnie akceptują. Takie rzeczy nacjonalistyczne, im tam bardziej takie społeczne, socjalne rzeczy, ochrona pracy, dobre zarobki i tak dalej. No jakoś to tutaj razem żyje. Każdy tutaj znajdzie sobie zabawę i pole do działalności. I towarzysza do rozmowy. I to jakich? Tak, tacy ludzie nie na scenie oczywiście, ale tak tutaj pomiędzy ludźmi. Jedziemy po ulicy Horodeckiego. Słynny Kijowianin, Polak z pochodzenia. Stworzył kilka znanych rzeczy w Kijowie. Zobaczymy też jego jedną rzecz. Budynek z chimerami. Tak. Dobrze, że mam legitymację. No tacy tutaj. No i dojdziemy tam, zobaczymy ten administrację prezydenta. No i na tym skończymy dzisiaj nasze polskie wycieczki. Jakby co państwo, to piszcie. No i 300 metrów od Majdanu i żadnych ci świadectw rewolucji. Kijów w ogóle jest takie miasto na luzie. Jeżeli chodzi o Kijowianach, mianowicie tych, którzy urodzili się w Kijowie. Ale wspieramy tę rewolucję. Chodzi o Kijowian. To jest teatr znany.
I tutaj blisko jest administracja prezydenta. Proszę bardzo, tam na górze. Tam dalej. Taki stalinowski gmach. Gdzie siedzi pan prezydent? No, podobno nie siedzi, bo podobno rządzi z swojej daczy. Czyli za miastem jest taka duża dacza, większa niż Królestwo Monako w lasie i tam sobie rządzi. No ale tam, no dobra, żeby chociażby zobaczyliście, że nie ma tutaj wyjścia. Formalnie po prostu spytam, że czy jest chod, czy nie ma. Autobus milicji. Są dwa rodzaje milicji, Berkut i zwykła taka milicja. Berkut to do szturmu, takie ZOMO, a zwykła milicja to z nim jeszcze można i pogadać. O, Hiszpanie. Yes, little bit. Yes. Who is living here? Why is it closed? Because our lover president. Is the president who lives yes, here? Yes, oh, yes. Okay, okay. Yes, yes, in there. No, no, no. This. Yes, in Bangkok. It was Chimera. You know who is Chimera? Yes. Yes. House with Chimera. It's a very famous architect, Radetzky. It's his own house. Yeah, wow. 100 years ago, yeah. He created. In Soviet time, it was hospital. Yes. Ordinary district hospital. Uh-huh. But administration of president took it, and now it belongs to administration. Administration? Yes, yes. So not, but the president but lives here? No, or no, 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 no. Just ruling. Yes. He live outside city in the forest. Yeah. He have more than Monaco. We have. You want yes. Like that? Yes. I make for Polish viewers. Oh, okay. But you are Polish? No, no, no. Ukrainian. It's Ukrainian TV station. Okay. Internet station. Only in the internet. It's volunteer. We don't have only working. We have another works. Yeah. And I know Polish because I am living in Poland. Yes. And yeah. 100 viewers look my idiot speeches. 100. How can we look for you? No, it's directly. It's directly. Okay. You in TV now, and that's all. Okay. So. You come to Kiev in interesting time, I have to say. Very much so. Yeah. Very you work for Gazeta Wyborcza, no? I know this. For that no. Just reading. Uh-huh. Just reading. So, we don't know what will be in future. We don't know. Let's and hope. They don't know too. They don't know. No, you're right. Exactly. Right. Yeah. Let's hope for the best. Okay? One time per week, it's possible to go to excursion. Ah, one time per week. But I don't know where. I don't know where. Not now. Not now. Not here. No. And situation. No, just before. Not for excursions. No, not for excursions. Just before the revolution, we yeah, were we here. Were yes, mm-hmm. 1 week ago or something. And we. Where you from? From Spain. From Spain. City? Madrid. Yes. Okay. Yes. Wow. Okay. Okay. Well, so very nice to meet you. We'll see on the barricade. Yeah. Yeah. We'll see you. Yeah. On the end of the year, they are going to organize something. Yes. On the Maidan. We are looking for you. Okay. Dobra, pogadaliśmy z Hiszpanami, No, nawet nie pytam, czy można tutaj przejść, bo jak widzicie, to przejść się nie da. Ale tam na górze jest administracja prezydenta Ukrainy. Zbudowano to jeszcze przed wojną. No i teraz pan prezydent na to wszystko patrzy i myśli, co robić dalej. A tutaj chłopaki stoją,
zimno im jest, może trochę czasem grzeją się tam w autobusie. I tak to wygląda. No chyba będę dobiega końca, jak nas się mówi. Mniej więcej zobaczyliście, jak to się dzieje, więc dziękuję za uwagę i odłączam się.